Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Prey. a to kolejny materiał z cyklu mojego prywatnego mentorshipa. Moi drodzy, dzisiaj szalenie istotny materiał, zresztą zwykłem tak nazywać niemalże każdy, natomiast no, taka jest prawda. Przedstawiam Wam tu rzeczy, z których korzystam na co dzień. Nie jest ich wiele, no ale chcąc być profesjonalistą, musimy, musimy korzystać z szerokiej gamy narzędzi, z których oczywiście zwykliśmy korzystać w naszej skutecznej spekulacji. To też właśnie dzielę się z Wami rzeczami, które na tą skuteczność, Wpływają. A będziemy rozmawiać sobie dzisiaj o korelujących ze sobą instrumentach finansowych. W tym wypadku o instrumencie o jakże chwytliwej i krótkiej nazwie DXY. DXY, moi drodzy, to nie jest nic innego jak indeks dolara. To też siła dolara w stosunku do innych walut. Jeżeli jest to dla was wszystko skomplikowane, to nie ma problemu. Zaraz wytłumaczę wam to w bardzo prosty i przejrzysty sposób, gdzie mam nadzieję, będziecie po prostu rozumieli to jasno i przystępnie. Niemniej jednak na samym początku, jak zawsze, muszę ostrzec was przed tym, że nic co tutaj usłyszycie bądź zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna czy też prawda objawiona. I pamiętajcie, że są to materiały na bazie mojej prywatnej ekspozycji na rynek z użyciem konceptów ICT, bo to na nich staram się bazować niemalże Każdego dnia w swojej prywatnej spekulacji. Korzystacie jak zawsze całkowicie za darmo i na własną odpowiedzialność. Pamiętajcie, proszę o tym. Szczególnie o tej części za darmo, ponieważ w dalszym ciągu są wszelkiego rodzaju boty czy też I Moi drodzy, niczego nie sprzedaję. Przepraszam, że też muszę o tym wspominać za każdym razem. Wiem, że niektórych to już nudzi. Niemniej jednak, no po prostu gdzieś sumienie nakazuje mi po prostu was o tym przestrzegać. Dlatego, że tak jak mówię, tych botów jest sporo. Nigdy do was nie napiszę. Jakiejś prywatnej wiadomości, pierwszy, wszystko to, co tworzę, tworzę za darmo w sieci, żeby była jasność. Moi drodzy, wracając do sedna dzisiejszego materiału, jeśli chodzi o korelujące ze sobą instrumenty, wyobraźcie sobie prostą sytuację. Wyobraźmy sobie, że jakimś cudem wycena ziemnioka jest uzależniona również od wyceny buraka. Oto to taka historia. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy wycena ziemniaka rośnie, czyli kiedy cena ziemniaków za kilogram na przykład rośnie, to cena buraków spada. No i tak to wygląda na rynku, że generalnie są pewnego rodzaju korelujące ze sobą instrumenty, dzięki którym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście dany ruch który antycypujemy na rynku, ma jeszcze większe prawdopodobieństwo. Co to oznacza? No bo kiedy wiemy, że zimniok na przykład wzrasta, i kupiliśmy sobie już tam ileś kilogramów ziemniaków, już zacieramy rączki, bo w przyszłym tygodniu na targu sprzedamy drożej, bo antycypujemy, że na przykład będzie, będą wzrosty, to analogicznie, jeżeli wiemy, że jeśli ziemniaki wzrastają na wycenie, a burak spada na wycenie, to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy aby na pewno burak reaguje w odpowiedni sposób. Czy może buraki nie są. Już tak strasznie nisko, jeśli chodzi o wycenę, że zaraz zaczną odbijać i nasz plan, już nasze zacieranie rączek może skończyć się tragedią i okazać się, że możliwy nasz setup nie ma kompletnie sensu. Szczególnie jeśli sam, na przykład, właśnie sam burak definiowałby również wycenę wielu, wielu innych warzyw, w tym na przykład ziemniaka. I nagle pojawia się właśnie pewnego rodzaju paradoks, bo okazuje się, że setup, który Formuje się na ziemniakach, może kompletnie nie mieć sensu w momencie, kiedy burak nie pokazuje nam tego samego. Oczywiście, tylko w odwrotnym wydaniu. To też tak to wygląda na rynku walut. To też trzeba brać pod uwagę nieco więcej niż samo euro. No bo skoro mówimy o parze walutowej euro do dolara. No to warto wiedzieć, czy nasze założenie, że euro będzie teraz na przykład wzrastać w stosunku do dolara, ma sens w kontekście dolara, który wtedy musi oczywiście spaść. No i dla wielu osób może być to rzecz no, całkowicie e, pewna i całkowicie w pewien sposób, no cóż, prozaiczna. No przecież to logiczne, no w końcu to rynek walut. Zdziwilibyście się, jak wiele osób totalnie ma w dupie na przykład wykres właśnie dxy to też wykres, tak jak już wspominałem, e, no a raczej indeks, po prostu siły, siły dolara w stosunku do innych walut, i patrzą tylko i wyłącznie na samego eurodolara. Dla mnie jest to o zgrozo straszne, ja czułbym się bardzo niepewnie, gdybym nie patrzył właśnie na to, co wydarza się na dolarze, i czy na pewno ten ruch, który teraz widzę na euro, nie jest jakimś w cudzysłowie małym siusiakiem, albo przynajmniej przeciętnym, oczywiście, tak możemy to określić. Moi drodzy, więc przechodząc w tym momencie do meritum, przejdźmy od razu na wykresy i zobaczycie, jak dzięki temu jesteście w stanie nabrać dużo, dużo większej pewności siebie, jeśli chodzi o konkretny model spekulacyjny. Moi drodzy, to co teraz widzicie, to euro-dolar na wykresie 15-minutowym. Tak, mój ukochany wykres 15-minutowy, którego, do którego pałam niesamowicie wielką sympatią ze względu na to, że to właśnie ten wykres oszukuje mnie najmniej, mówiąc wprost. To jest wykres, który jak mi pokaże market Structure Shifta, to ja przynajmniej wiem, że ten market structure shift będzie miał trochę większy sens i może pociągnąć za sobą wyższe interwały, niżeli te mniejsze. Moi drodzy, więc przejdźmy do tego, co tutaj widać. Tak jak pamiętacie, w poprzednim materiale mamy Agent Session Range. To jest dokładnie Środa z 29 na 30. Odpalcie sobie też teraz swoje wykresy. Bardzo Was o to proszę, jeżeli podchodzicie do tego na poważnie, to naprawdę nie opłaca się oglądać tego materiału na łapu capu czy to na telefonie, nie patrząc nawet na wykresy, tylko uwierzcie mi, włóżcie w to pracę i razem ze mną odpalcie sobie teraz ten wykres i oglądajcie to, co tutaj się wydarza. A będziecie zdumieni w pewnym sensie, jak precyzyjne to jest i jak często to się wydarza, moi drodzy. Więc mamy Asian Session Range, czyli ręcz sesji azjatyckiej. To, co wam mówiłem ostatnio spadliśmy poniżej tego range'a podczas, tak naprawdę już przed londyńskim killzonem, czyli od drugiej do piątej, który jest tu zaznaczony w ten sposób, czyli już sesja londyńska generalnie się zaczęła. Zebraliśmy low z tej, z tej sesji azjatyckiej, no i oczywiście jednocześnie wpadliśmy do wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju, zebraliśmy po prostu konkretną płynność. W momencie, kiedy zebraliśmy to low, no to oczywiście jeszcze po lewej stronie mamy wiele różnych innych rzeczy, ale nie chcę teraz wam tego wszystkiego komplikować, bo chcę wam to pokazać w najprostszy sposób. I tak jak widzicie, z tego miejsca wygląda to w taki sposób. I kiedy przejdziemy sobie na DXY, to o zgrozo okazuje się, że wygląda to tak samo, tylko po prostu na odwrót. Czyli analogicznie by wypadało rzec, bo tak samo no to jest po prostu bezsensowne w tym wypadku. Więc moi drodzy, wybaczcie tylko przerwa, bo dostałem jakąś, jakąś rozmowę. Szanowni Państwo, wybaczą ten nieprofesjonalizm, i no niestety musiałem odebrać telefon. Bardzo ważny telefon dla mnie dzisiaj. Natomiast nie przerywamy, lecimy dalej. Więc, tak jak widzicie, mamy. Pełną, tak naprawdę, pełną odbitkę tego, co się wydarza na samym eurodolarze, również na dolarze. Czyli, tak jak widzimy, zebraliśmy low sesji azjatyckiej, zaczynamy uciekać już w drugą stronę, zbieramy konkretne wierzchołki, robimy market structure shifta w tym momencie, zostawiamy za sobą fair value gapa, Co się wydarza na dolarze, moi drodzy, analogiczna sytuacja. Robimy market structure shifta w tym miejscu, tak naprawdę, i zostawiamy za sobą Samego fair value gapa. I jak możecie zobaczyć, o godzinie 2.00 rozpoczyna się ta świeca i kończy na wykresie 15-minutowym, która tworzy nam tego fair value gapa na samym eurodolarze. O, całkowicie randomowo wydarza się, moi drodzy, to samo o godzinie 2.00. Żeby zabawy było więcej, to w tym momencie na samym dolarze, jak widzicie, dolar również reaguje w stosunku do tego fair value gapa w późniejszym terminie, po czym odlatuje już kompletnie w drugą stronę. Całkowicie oczywiście randomowo w okolicach 50%. Jakbyśmy byli na futuresach, to by było to po prostu pewnie 50%. Niemniej jednak, moi drodzy, to w dalszym ciągu pokazuje nam tylko, jak. Silną przesłanką dla nas może być to, że to, co wydarza się obecnie na euro-dolarze, czyli jeśli antycypujemy konkretnych wzrostów i widzimy, że dolar robi analogiczną sytuację w drugim kierunku, to jesteśmy w stanie uzupełnić po prostu nasze podejście, nasz setup o naprawdę przepotężną przesłankę. Ja szczerze Wam powiem, naprawdę, jeśli dolar mi nie prezentuje tego, co prezentuje mi euro, tylko oczywiście w odwrotnym, na odwrót no, na tym to polega to ja raczej nie otworzę Pozycji, dlatego że. La... Dlaczego miałbym ją otwierać, skoro wiem, że sam dolar ma to gdzieś i prezentuje mi coś zupełnie, moi drodzy, innego? Przejdźmy sobie do następnego przykładu, który mamy w ogóle z dzisiaj, a raczej z wczoraj na. Co ja gadam, z niedzieli na poniedziałek, tak trzeba było to powiedzieć. Po prostu z, moi drodzy, niedzieli na poniedziałek, bo tak naprawdę już w niedzielę otwarła się sesja sesja tutaj azjatycka dla nas, więc już mamy później poniedziałek i mamy konkretny, konkretny setup. Tak jak wiecie, ja w poniedziałki nie handluję za bardzo. Niemniej jednak to, co się wydarza na rynku, możecie wskazać również w poniedziałki. Dla kogoś, kto utworzy sobie swój model spekulacyjny na bazie tych materiałów, może. Poniedziałki będą przemawiać do niego nieco lepiej. Moi drodzy, pamiętajcie, to. Musicie utworzyć sobie swój model na bazie własnej ekspozycji na rynek z użyciem wszystkich rzeczy, o których tutaj opowiadam, bo tylko wtedy dla Was będzie to miało sens. Tylko wtedy będzie to do Was w jakikolwiek sposób uderzać, bo to Wy go wtedy stworzycie. I możecie mówić, że to jest Wasze na bazie tam konceptów ICT, które wytłumaczył Wam X-Pray. No nie jest istotne. Istotne jest, moi drodzy, to, żebyście Wy czuli się pewnie w swoim modelu. Więc tak jak widzicie, kolejny przykład. Mamy otwarcie się północ New York Time, Mamy ran po konkretną płynność, który co ciekawe trafia tak naprawdę do sesji londyńskiej z piątku. Mamy market structure shifta, kolejnego fair value gapa. I co wydarza się moi drodzy wtedy na euro? Analogiczna sytuacja, z tym, że moi drodzy zobaczcie, euro tworzy equal highsy. W tym miejscu przygotowywuje sobie tak naprawdę w cudzysłowie target. Oczywiście trochę to upraszczając w, dla Was w konkretny sposób. I co moi drodzy robi? Również robi Market Structure Shifta, zostawiając za sobą tak naprawdę. No, już można by było zaznaczyć od tego Swinkaya, zostawiając za sobą konkretne. Offer value gapy i odlatuje w drugą stronę. Więc moi drodzy, dla kogoś, kto nie miał w tym momencie tak naprawdę w ogóle wiedzy na ten temat, że DXY jest w stanie zaoferować mu coś takiego, ja uważam, że to jest genialna sprawa. Dlatego, że ja bez tego nie wyobrażam sobie w ogóle spekulacji, nie wyobrażam sobie odpalenia jakiegokolwiek trade'a bez tej świadomości. Zwróćmy sobie uwagę na przykład na to, co miało miejsce w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o wtorek. Weźmy sobie, moi drodzy, tutaj północ, jeśli chodzi o to i w ogóle zrzućmy sobie już tamte przykłady, usuńmy je, żebyśmy mieli jasność. Mamy 20, 20, moi drodzy, 20, już dajcie mi sekundę, wtorek na środę, czyli na 29, analogicznie zróbmy sobie to tutaj, na samym dolarze, usuniemy wszystkie, wszystkie tutaj oznaczenia i mamy tutaj analogiczną sytuację, moi drodzy. Co się wydarza? Kiedy popatrzymy na to, to widzimy, że mamy otwarcie północ. Analogicznie cena otwiera się, tak naprawdę już zbierając low range'a sesji azjatyckiej, atakuje high, zbiera asian session range'a. Analogicznie na DXY'u, moi drodzy, co się wydarza? Ta sama sytuacja. Cena zbiera. High agent session ranger, i zbiera później low agent session ranger, czyli odwrotna sytuacja. I w późniejszym czasie mamy market structure shifta, i już trend w drugą stronę. I teraz, dla każdej osoby, która szuka market structure shiftów, jakikolwiek typie swojej strategii na bazie konceptów ICT, dzięki temu, jeśli spekulujemy na Forexie, czy nawet na indeksach generalnie, i mamy DXY, mamy samego dolara, który tak naprawdę no jest naprawdę mega, mega istotny, jeśli chodzi o wycenę innych aktyw na rynku, i mamy, widzimy, że nasze założenia potwierdzają się również na dolarze w odwrotny sposób, no to cóż, moi drodzy, Pewności nigdy za wiele. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Cześć.